Cześć! W tym odcinku skonfigurujemy router Huawei 5G CPE Pro 2 do połączenia z internetem. Zapraszam! Zanim włączysz router, włóż do niego kartę SIM. Następnie podłącz zasilacz i poczekaj, aż router uruchomi się. Może to chwilę potrwać. Na spodzie znajdziesz naklejkę, na której sprawdzisz m.in. nazwę sieci Wi-Fi i hasło do niej oraz adres IP urządzenia i domyślne hasło logowania do panelu administracyjnego. Przejdźmy zatem do konfiguracji. Wybierz nazwę sieci odczytaną z naklejki i wpisz hasło. Jeśli zobaczysz komunikat, że można połączyć się używając przycisku WPS, to wciśnij go na około 2-3 sekundy na routerze i poczekaj chwilę. Nie będziesz musiał wtedy przepisywać hasła, a router połączy się automatycznie. Kiedy komputer połączy się z routerem, otwórz w przeglądarce stronę konfiguracyjną 192.168.8.1. Możesz zmienić język menu. Ja wybiorę język polski. Następnie wpisz kod PIN do karty SIM. Po wpisaniu PIN-u kliknij Zapisz i wpisz domyślne hasło do panelu administracyjnego routera. Znajdziesz je na naklejce. Wpisz je i kliknij Zaloguj, a następnie Dalej. Router zrestartuje się, więc zostaniesz rozłączony z Wi-Fi. Po restarcie routera połącz się z nim ponownie, oczywiście już bez wpisywania hasła do Wi-Fi i odśwież stronę. Wpisz domyślne hasło do routera i kliknij Zaloguj. Przejdź przez kolejne kroki konfiguracji. Aby router aktualizował się automatycznie w nocy, kliknij Włącz i kontynuuj. Następnie skonfiguruj sieć Wi-Fi według własnych potrzeb. Ja pomijam teraz tę czynność. Zawsze mogę później skonfigurować to w ustawieniach. Kolejny krok to ustawienie hasła logowania do panelu administracyjnego routera. Wpisz nowe, wymyślone przez siebie hasło i kliknij Zakończ. Router zapisze ustawienia i gotowe. Od tej chwili możesz korzystać z internetu. Jeśli z czasem będziesz chciał zmienić jakieś ustawienia w routerze, wystarczy, że wejdziesz na stronę 192.168.8.1 i wpiszesz ustalone wcześniej hasło. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.